Jak nie marnować żywności i mądrze robić zakupy. Planowanie to podstawa. Warto razem z rodziną zaplanować posiłki na kilka następnych dni lub nawet tydzień. Na podstawie takiego planera łatwo zrobić listę potrzebnych produktów. Promocje sprzyjają marnowaniu. Zastanów się, czy produkt spoza listy zakupów jest Ci na pewno potrzebny. Pochopne wybory w sklepie dyktowane uczuciem głodu nie są rozsądne. Rozkładając nowo zakupione produkty w szafkach czy lodówce, nie zastawiaj nimi tych, które już się tam znajdują. Zawsze należy sprawdzić termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości jeszcze w sklepie, a później w domu. Przemyślane gotowanie nie jest takie trudne. Poznajcie kilka sposobów na ograniczenie wyrzucania żywności. Czasem dobrze jest w kuchni kierować się wyobraźnią. Zobaczcie, ile potraw można zrobić z niepotrzebnych już produktów. Planowanie ogranicza marnowanie.